Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Co wy na to, żeby mechanika, którą znamy ze shotgunu, czyli tutaj naszego dartinga na dolnej ścieżki, została przeniesiona na wszystkie jednostki? Jakby to wyglądało? Ta modyfikacja to wam zademonstruje. Będziemy testowali to na mapce Town Center, jako że no, ta gra będzie specyficzna, raz wam mówię. Postawimy sobie Quincy i zwykłą dart małpkę, żeby zobaczyć, jak to ogólnie będzie wyglądało. Pierwsze, co trzeba powiedzieć. Wszyscy biją z shotgunu. Zresztą widzicie sami, co się tutaj dzieje. Co się dzieje w przypadku tych naszych jednostek. Biją bardzo, bardzo wolno, ale biją wiele pocisków jednocześnie. Przyspieszmy za całą gierkę i bawmy się. No będzie się naprawdę tutaj działo, wszyscy biją wolno, każdy wystrzeliwuje, bo wiele, wiele pocisków. Zresztą widać, że standardowo to, co by sobie radziło oczywiście, no teraz ma trochę większe problemy, dlatego ja postawię tu chyba jeszcze snajpera, chociaż co jest ciekawe, farmy również tak samo działają. I to jest ciekawostka, bo akurat na farmach to będzie wielki boost, z tego co mi się wydaje. Bo zobaczcie, ile tego wylatuje co każdym razem, wielka grupka tutaj jakby, znaczy tutaj cukierasów. Więc bardzo fajnie, więc ja pójdę w górną ścieżkę, bo górna ścieżka więcej tego nam będzie tworzyła. Takie mam wrażenie. No i oczywiście potrzebujemy speeda. Speed na snajperze będzie chyba tutaj niezbędny, żeby w ogóle móc sobie jakkolwiek z tym poradzić. Ale... jak to będzie wyglądało w przypadku pozostałych jednostek? Bardzo mnie ciekawi widok Ace'a, bo Ace może być dosyć ciekawy w tym przypadku. Postawmy go. On strzela? Nie, on strzela normalnie. No dobra, jego tak samo nie było, można byłoby chyba jak zmodyfikować. Więc ja go usunę. Nie chcę jednostek normalnych, gramy tylko tymi jednostkami, które są maksymalnie dziwnie poukładane, dziwnie wyglądają, dziwnie się zachowują, tylko te mają według mnie jakikolwiek większy sens na zabawę. No i dobra, zbudujmy snajpera szybszego. Nie, nie w to chciałem pójść, nie w to chciałem pójść. Chociaż to też jest ciekawe, bo to będzie podążało za jednostkami. Ej, to może być dobre, to może być akurat bardzo, bardzo dobre. No ale dobra, to jest nasza asekuracja bardziej ma to być. Więc zobaczmy sobie inne nasze jednostki, więc co trzeba sprawdzić? No wiadomo co. Ultra Juggernaut z takim oto boostem. Wiesz, to będzie leciało teraz setki tych pocisków. No tak czy nie? No czekajcie, wait. Usuwam cię w takim razie. No patrzcie, jak to teraz pięknie wygląda. Jeden shot i tego leci teraz od groma dosłownie. Jedna wielka fala. No dobra, troszeczkę ginę. Daj mi spajka na końcu. Ej, to będzie ciekawe. Postawienie tutaj spajka w tym miejscu. On chyba też strzela masówkę, co? Czy nie? Tak, też strzela masówkę. Ej, to jest dobre, to będzie dobre. Dajmy jeszcze jakieś fabryki, wiecie, pieniążki, żeby testować. Trzeba mieć tego jak najwięcej, a tym bardziej spajki na końcu będą idealnym rozwiązaniem, żeby się asekurować przed ewentualną, oczywiście, przegraną, chociaż no... to jest dobre. To znamy bardzo podobnie. Bardzo podobna rzecz jest w czym? Ranił, jak wyleciałem, to jest nazwa. Bloons Tower Defense Battle. Taki zrzut od góry do dołu naszych bali. Sprawdźmy w takim razie, jak będzie wyglądał bomb shooter pod oczywiście środkową ścieżkę i pod zasięg i oczywiście pod moaby, bo to może być ciekawe, jak on sobie będzie z moabami radził, bo to jest kilka pocisków jednocześnie z niego wylatuje. A czy na ciebie to działa? Ej, to jest ciekawe. Czy to działa na ciebie? Bo tak shooter, gdyby jeszcze to miał... czekajcie, może muszę zwolnić, żeby to zauważyć. Czy to działa? Oczywiście potrzebuję zwykłej jednostki. Tak, działa! Wygląda to troszeczkę dziwnie, no ale dobra, ale to działa bynajmniej. Więc ja bym poszedł w tym kierunku, żeby to było jakby bardziej widoczne. To będzie to bardziej widoczne, mi się wydaje. Teraz uwaga. Tak, patrzcie, ile pocisków leci. Ile naraz tych blade'ów wypuszczamy. To może być strasznie, strasznie mocne. Ja sobie szczelę jeszcze więcej, żeby zarabiać oczywiście, no bo to trzeba tutaj mieć tego dużo. Czekajcie, w takim razie sprawdźmy, czy na czymś to jest domyślnie tak nastawione. Czekajcie, jak to strzela? To strzela pociskami, widzicie? To już w tym momencie strzela jak shotgun. Więc jakbym poszedł jeszcze w tym kierunku pod speeda, to strzelam jeszcze szybciej. Pod rakiety.
bombardowanie rakietami w stylu właśnie shotgunowym. No to jest to, to jest zdecydowanie to. No widzicie sami, jak to teraz wygląda. Jeszcze pod maksymalny speed jakby tutaj pójść. Ale ja oczywiście do niej lubię celu. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Skoro tak, to jak laser się zachowa? Jak się zachowa laser? Tu oczywiście bijemy, no tak jak shotgun, ale tutaj... No właśnie, to chyba działa normalnie, tak mi się wydaje, bo no to nie ma jak zadziałać w inny sposób. Ej, to nie możesz działać jako pięciokrotny damage, no na pewno nie. To działa normalnie, standardowo, tak mi się wydaje. Że to się chyba nie zmienia w ogóle. Ale czekajcie, skoro tamto bije tak wolno, to jak bije shotgun teraz? Ładuje się 2 dni, zobaczcie. Zobaczcie, ile on się teraz ładuje. 2 dni jak nic. O co, come on? O co, come on? Pójdźmy tak, dajmy w ten sposób i strzelanie jego. Tutaj chyba się nic nie zmienia, tak mi się wydaje, no bo to się nie może za bardzo zmienić, prawda? To się nie może zmienić, to nie ma możliwości. Dobra, wiemy na pewno to, że to działa również na bankach, jak również oczywiście na marketach, bo tutaj i tutaj są naprawdę spore przyrosty tych naszych pieniążków. No jeden taki rzut na 194 to zdecydowanie nie jest standardowe, to nie jest standardowe, to jest zdecydowanie. Tu jak widzicie, no super małpka radzi sobie po prostu wyśmienicie. Jej możliwości bicia, zobaczcie sobie zresztą sami, jak ona tutaj pięknie bije. Nie widać tutaj spowolnienia, nie widać tutaj żadnego spowolnienia, bo ona ogólnie bije strasznie, strasznie szybko. Więc super małpka najbardziej jest tutaj strasznie, strasznie na plusie. Zresztą widzicie też po tej, ona bije mega, mega szybko. I przez to właśnie, no nie ma tutaj różnicy. Nie ma żadnej różnicy i dla niej to jest buścik, bo jest to spowolnione, ale ilość pocisków, jaka jest wyrzucana jednocześnie, no wszystko jakby tutaj nam rekompensuje, więc zdecydowanie tak. W przypadku tego, to jest dosyć ciekawostka, bo widzicie, bije on naprawdę bardzo szybko, no może nie bardzo szybko, ale bije w miarę szybko. Ale co jest ważniejsze, no wszystkie jego pociski tak trafiają. I tak jego pociski tutaj trafiają w 100%, więc no ten, no nie wygląda on jakoś epicko. Szukajmy czegoś lepszego. Super małpki zweryfikowaliśmy. A czekajcie, a jak on będzie działał? Było na przewidzieć to, że no mag sobie tutaj nie radzi. No niestety, ale jego tutaj rzucanie tego wszystkiego, jego tutaj baloniki... Puszczany jeszcze w tych grupkach, no tutaj niestety już gra nie wytrzymała tego. Ale dobra, a z tobą jak będzie? No rozumiem, że też będziesz pewnie tak samo rzucał grupami. Nie, rzucasz normalnie, ale wy balony rzucasz, no może grupami, tego nie widać. Tego zdecydowanie nie widać. A po przemianie? Pojedynczy promień, więc na niego to też nie działa. I na alchemika to również tutaj nie ma żadnego dosłownie wpływu. Patrzcie na to, ile tu tornad będzie leciało teraz nagle. Jeden strzał, oczywiście mega rzadkie te tornada będą, ale będzie ich wypuszczał 5 naraz. Ale no wiadomo, że bije bardzo wolno on, więc to pominmy sobie. A z tobą? Bo ty ogólnie mega fajnie bijesz, a teraz bije bardzo powolutko. Patrzcie jak on powoli bije. Ej, strasznie powolutko on bije teraz. Mega wolno, widzicie? Takie po prostu pik, pik, pik. Takie pojedyncze uderzenia tylko i wyłącznie. Ale naprawdę... Wow, nie spodziewałem się. On na pewno stracił. On na pewno stracił na tym. No to nie jest mocne. To już nie jest mocna jednostka zdecydowanie. Nie. A czekajcie, w takim razie... Powiedzieliśmy, że on na pewno nie zyskał nic. Ale w przypadku naprowadzenia... Też leci chyba standardowa ilość. A w przypadku tego... Też chyba nie ma żadnej zmiany, co mam wrażenie. No i oczywiście on również strzela pojedyncze, zwykłe pociski, więc tutaj chyba żadnego boosta u niego nie ma. A jak w przypadku ciebie? Czy ty cokolwiek zyskałeś dzięki temu? Bijesz wolniej? Bije wolniej, zdecydowanie, widzicie zresztą sami. Bije zdecydowanie wolniej. No, z wami lekki problem może być. Ale dobra, tutaj teraz. W takim razie tutaj, czekajcie, może nie, to jest zły przykład, bo jego działko nie podlega temu, na pewno. Tutaj jest, widzicie już? Tutaj jest efekt.
Czyli w przypadku naszego zwykłego tutaj heli, to tak, jest tutaj efekt, jak najbardziej. Czyli bije on tak. W przypadku tego przemienionego, to może na rakiety to ma wpływ. Na zwykłe pociski na pewno nie ma to wpływu. Zwykłe pociski w ogóle nie są jakby brane pod uwagę. To działko strzela normalnie, ale rakiety pewnie na to jest wpływ, bo rakiety biły chyba z tego co pamiętam o wiele, wiele szybciej niż na tym przyspieszeniu, więc na rakiety to mogło mieć wpływ. A w przypadku ciebie jeszcze, bo to też może być ciekawe, jak wyglądasz ty? Ty na pewno bijesz grupowo, ale mi chodzi bardziej o to, czyli o działka twoje, o twoje bomby. Ty je rzucałeś rzadko, okej, są bomby, na pewno są i na pewno biją one, dobra. Czyli biją grupowo i ty naprawdę biją mocno. To bije na pewno mocno. Dajmy jeszcze większy poziom, jeszcze większy zasięg. Łapanie standardowe, ale te bomby jak poleciały, to widzieliście, aż tutaj doleciały te bomby, bo było ich tak dużo, że gra po prostu zgłupiała wręcz. Gra po prostu zgłupiała. No, ciekawe, ciekawe dosyć. Ja postawię tutaj z tyłu jeszcze jedną asekurację, żeby oczywiście no, wybronić to wszystko, bo spodziewacie się pewnie tego samego co ja, że będzie bardzo ciężko tutaj się bronić, tym bardziej, że no, nasze jednostki nie są mega tak mocne wszystkie, niektóre są strasznie słabiutkie. A czekajcie, a z tobą? Czekajcie, jak dam ciebie i dam pod tą stronę, będziesz mi był wolno, ale jeden potężny shot powinien polecieć. Nie za bardzo potężny. Spodziewałam się, że u nas, że The Biggest One, strzelający 5 pocisków jednocześnie, rozwali na shota. Wszystko. Nieważne, co będzie leciało, że on to weźmie na shota. A tutaj nie. A tutaj nie. DDT chyba i tak nie bijesz, prawda? DDT ty nie bijesz, chyba z tego co pamiętam, więc to odpada w ogóle. Te eksplozje są na pewno dobre, bo one chyba wybuchają na całą mapę. Znaczy, na większy obszar. Ale ciągle nie mamy tego faworyta, nie mamy tej jednostki, która jest naprawdę... Czekajcie, że Glugannera nie sprawdziłem w ogóle. Glugannera pod tą ścieżkę. Czy nie, czy on może mieć tutaj boost? Czy Glugannera można uznać, że jest zboostowany? No chyba nie. Bo on strzela jedną falę wtedy. Może i mocną falę, ale to jest ciągle jedna fala. Tylko i wyłącznie to. Ale damage jest standardowy, nie, czyli on nie zyskał nic tutaj. Jeszcze mnie ciekawi on. Ja go budowałem, prawda, ale spójrzcie pod tą ścieżkę maksymalnie i teraz tu. I w ten sposób zobaczyć jego tutaj siłę. Ale nie, ona nie jest mocna. Już widzicie sami, jak to wygląda. Silna jednostka jest taka, którą jak postawimy, że faktycznie wiemy, że ona wygra, że ona sobie solo poradzi. W przypadku ciebie? A to nie wiem, jak z ciebie pójść w tym kierunku. W tym kierunku, żeby to miało sens jakikolwiek? Chyba tak, ale... Nie no, to chyba nie ma nawet jak zbudować, żeby tutaj było to jakkolwiek widoczne. Bo to też widzicie? Może to bije ten damage jakoś tam, ale bije na pewno bardzo, bardzo wolno. Więc to też odpada. I jeszcze ciebie tylko nie sprawdzaliśmy. No, to wygląda fajnie już. To wygląda fajnie. Czyli grupowy atak właśnie z tego typu. No i na pewno tutaj zadałeś tego damage'a sporo. Na pewno tak. Strzelmy skilla jeszcze. Nie ma chyba szans na nasz badzik tutaj na przejście, prawda? No nie ma żadnych dosłownie szans. No dobrze, widzieliście nową modyfikację i teraz ocencie. Jak uważacie, czy jest dobra, słaba? Czy chcielibyście ją przetestować? Jeśli tak, to pamiętajcie, na moim Discordzie w strefie Bloonsy jest pokój moc i tam są wszystkie modyfikacje. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!